Dzień dobry, bardzo proszę o zgromadzenie się na dziedzińcu przed pałacem, gdzie będziemy dokonywać otwarcia kolejnej edycji, już 15. Festiwalu Nauki. Bardzo proszę o zgromadzenie się tutaj na parę minut dosłownie, zaraz zwolnimy wszystkich do odwiedzenia naszych stoisk. Proszę Państwa, bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich, którzy przybyli do zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie, Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk, zwanego w skrócie Pałacem w Jabłonnie, na mimo pogody takiej niesprzyjającej, w tym momencie przynajmniej, na kolejną edycję Festiwalu Nauki. Bardzo pragnę powitać wszystkich Państwa, a również przede wszystkim także naszych specjalnych gości, pana profesora Pawła Rowińskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie pana zastępcę ambasadora Bułgarii, pana Iwona Kitowa. Z ambasadą Bułgarii współpracujemy od dawna. Witam pana profesora Romualda Zabielskiego, przewodniczącego Rady Wydziału II Polskiej Akademii Nauk. Witam pana Grzegorza Kubalskiego, który reprezentuje dziś starostę legionowskiego, jest członkiem zarządu powiatu. Witam również pana Zbigniewa Garbaczewskiego z zarządu powiatu, gospodarza naszej gminy, pana Jarosława Chodorskiego, wójta naszej gminy oraz członka Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, pana Mariusza Grzybka. A nade wszystko witam wszystkich Państwa, wszystkich tych, którzy tutaj się przed nami zgromadzili, i chciałabym dwa słowa powiedzieć o idei Festiwalu Nauki. Konfucjusz to jest taki, był taki myśliciel, filozof chiński, który żył w V wieku naszej ery, powiedział bardzo znamienne słowa, które przyświecają nam tutaj do realizacji tej inicjatywy. Otóż powiedział tak: powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, daj mi zrobić, a zrozumiem. I my Państwu tutaj dajemy tę szansę właśnie, abyście zrobili, dotknęli, doświadczyli tego wszystkiego, co nauka oferuje. Ta idea Festiwalu Nauki pojawiła się już dość dawno, bo w roku 1996, i była to inicjatywa środowiska naukowego z Warszawy, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk, a pierwszy festiwal został zorganizowany w roku 1997. Obecny jest 21, a my jako Jabłonna dołączyliśmy do tej idei i do organizacji spotkań z nauką 15 lat temu. Jest to 15 festiwal organizowany w Pałacu w Jabłonnie. Zawsze pogoda nam sprzyjała, zawsze było słońce, nigdy nie padał deszcz. Dzisiaj jest troszkę inaczej, ale prognozy mówią, że będzie dobrze. Zgromadzili się tutaj organizatorzy, współorganizatorzy w liczbie 55 jednostek. Proszę Państwa, aż 55 jednostek to są instytucje, które na co dzień zajmują się nauką, bądź znajdują się w sferze szeroko rozumianej nauki. To są pasjonaci, którzy w sposób przystępny, łatwy, zrozumiały pokazują kuchnię nauki, pokazują to, czym się zajmują na co dzień. Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z dużym zainteresowaniem i będziecie aktywnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, których jest blisko 130. Przez dwa dni będą 133 spotkania ze środowiskiem nauki. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Pawła Rowińskiego. Szanowna pani dyrektor, dostojni goście, szanowni państwo,
Jestem zachwycony, że pomimo tej pogody zechcieliście Państwo przyjechać, zobaczyć, przyjść, bo jesteście Państwo też tutaj z okolic, zobaczyć, jak wygląda praca naukowa. Jest to pasja, którą ci naukowcy chcą się z Państwem podzielić, ale to znakomicie, że mają z kim się podzielić. Ja tylko powiem, że Stefan Żeromski, pani dyrektor zaczęła od cytatów, to Stefan Żeromski powiedział kiedyś, że nauka to jak niezmierzone morze. Im więcej pijemy, tym bardziej jesteśmy spragnieni. I mam nadzieję, że Państwo poczujecie, jak wspaniała praca naukowca, jak fantastyczne rzeczy, z którymi się podzielą z Państwem uczeni, przed którymi też chylę czoła, że wyszli ze swoich laboratoriów, żeby się z Państwem podzielić tą pracą. Wiem, że ostatnia rzecz, której Państwo oczekujecie, to długich przemówień, bo na pewno Państwo chcecie zobaczyć te laboratoria i pracę naukowców. Zatem życzę Wam wspaniałego dnia, mnóstwo zabawy, bo nauka to zabawa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wiele się mówi o tym, że rozwój, czy to kraju, czy to określonej społeczności lokalnej, jest uzależniony w dużej mierze od tego, na ile jest ona innowacyjna. Na ile potrafi poszukiwać nowych rozwiązań dla starych problemów. Ta innowacyjność nie jest możliwa bez badań naukowych. Badań naukowych, które poszerzają horyzonty naszej wiedzy. A z kolei badania naukowe będą trudne, jeżeli nie będzie naukowców. Tych, którzy będą chcieli poświęcić się po to, by poznawać do tej pory nieznane. By pokazywać nam nowe cele, by pokazywać drogę, którą trzeba pokonać, żeby ten cel osiągnąć. Festiwal Nauki jest doskonałą okazją do tego, by dla młodych ludzi, takich jak Wy tutaj jesteście, w dużej mierze z poziomu czy szkoły podstawowej, czy gimnazjum, pokazać, że praca naukowca może być bardzo interesująca, może być bardzo frapująca, może być czymś, czym rzeczywiście warto się zająć. Zatem życzę Wam tutaj zebranym jak najciekawszych wrażeń z dnia dzisiejszego, a w dłuższej perspektywie czasu, by obecność czy na tegorocznym, czy na festiwalach nauki, które w Jabłonie odbywają się regularnie, przyczyniły się do tego, że przynajmniej część z Was wybierze właśnie drogę nauki i drogę popularyzacji nauki. Tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Dyrektor, droga młodzieży. Kto mnie słyszy, klaśnie raz. Czyli słuchają, dobrze. A kto słucha, klaśnie dwa. Świetnie. Proszę Państwa, ten dzień, tak jak pani dyrektor od wielu lat organizuje tutaj na terenie gminy Jabłonna Festiwal Nauki i mamy możliwość włączenia się w jego organizację również. To dzień głównie dla Was, dla młodzieży. Dziękuję tutaj panią dyrektor szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna, które też wykorzystały ten dzień na to, żebyście mogły rozwijać swoje talenty poprzez odwiedzanie poszczególnych stoisk naukowych. Życzę Wam, żebyście właśnie znaleźli tutaj miejsce, gdzie ten swój skarb, swój talent będziecie mogli rozwijać. Życzę Wam wspaniałej zabawy i pamiętajcie, że jutro też jest dzień Festiwal Nauki. Zapraszamy, zabierzcie rodziców, dziadków i wszystkich znajomych tutaj do Pałacu w Jabłonnie. Bardzo dziękuję. Jabłonna to jest także Dom Pracy Twórczej. I w tym Domu Pracy Twórczej, a właściwie w okolicy tego Domu Pracy Twórczej, czyli na tych alejkach, ławeczkach i trawce, powstała już trzecia książka. Tym razem poświęcona lekarzom szwoleżerów gwardii. I teraz niech wolno mi będzie wręczyć tą książkę pani dyrektor wraz z podziękowaniami za to, że mogę co rok tutaj być, mogę coś Państwu powiedzieć, coś Państwu pokazać.
I przede wszystkim podziękować za wspaniałą atmosferę, bo tu się chce pracować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a zatem sapere aude, odważ się być mądrym. Odważmy się, podejdźmy do stoisk, zadajmy pytania, może głupie, może niemądre, ale takie, które dadzą nam odpowiedź na pytania, które nas frapują. 15. Festiwal Nauki Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk został otwarty. Dziękujemy, zapraszamy do stoisk. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world be as one. Przepraszam osoby z rodziny słucha muzycznej, ta gitara się po prostu rozstraja od deszczu.